Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 12. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Monika Krzywkowska. Mecenas porada. Siła kobiet. Monika Krzywkowska wyznaje, dlaczego lubi grać mocne i pewne siebie bohaterki, takie jak serialowa Marta. A także piłka nożna. Eliminację Mistrzostw Świata Katar 2022. Mecz o wszystko. Polacy walczą o występ na mundialu. A także nowy sezon, totalne remonty szelongowskiej. Dorota po raz czwarty rusza w trasę, aby odmienić mieszkania uczestników programu. A także stulecie winnych. Czy miłość Michelle i Janusza pokona mroki Polski Ludowej? A także wywiad. Twoja twarz brzmi znajomo. Jarusowicz, gwiazda zdradza, co jej daje radość w show. A także ojciec Mateusz, dlaczego ksiądz Żmigrodzki trafi do więzienia? Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek kino i marzec 68. Hania i Janek byliby zwyczajną parą, gdyby w ich życie brutalnie nie wkroczyła historia. Opowieść o ich związku to wstrząsająca kronika wydarzeń końca lat 60. od premiery Dziadów do wypędzenia Żydów z Polski. Film Krzysztofa Langa o wydarzeniach marca 1968 roku wciąga od pierwszej chwili. Rozpoczyna się jak lekka opowieść o miłości dwojga ludzi, aby stać się zapisem tragicznej historii córki polskiego Żyda i syna pułkownika SB. Końcowa, niezwykle sugestywna scena dowodzi, jaką moc mają symboliczne gesty, a ten, który Janek wykona wobec ojca, to majstersztyk. Ania jest dziewczyną, którą przepełnia radość życia. Studiuje aktorstwo na PWST i nie może się opędzić od pewnego wyjątkowo upartego młodzieńca Janka. Chłopak jest tak wytrwały, że ona w końcu zgadza się z nim spotkać. Momentem przełomowym dla obojga staje się premiera Dziadów Kazimierza Dejmka 25 listopada 1967 roku. Publiczność zgromadzona w Teatrze Narodowym w Warszawie jest zachwycona. Zewsząd słychać: Dejmek niby partyjny, ale ruskim nieźle dowalił. Chłopak początkowo nie wierzy, że spektakl cokolwiek zmieni. Jeszcze żadna rewolucja nie zaczęła się w teatrze, mówi. Szybko zrozumie, jak bardzo się mylił. Wkrótce bowiem Dziady zostaną zdjęte z afiszy, studenci rozpoczną protesty, a władze PRL rozpętają nagonkę na Polaków żydowskiego pochodzenia. W tym na ojca jego ukochanej. Znakomite kreacje w tym ważnym filmie stworzyli Vanessa Aleksander jako Hania oraz Ignacy Lis jako Janek. Dla głównych: Vanessa Aleksander, Ignacy Lis, Mariusz Bonaszewski, Edyta Olszówka i Ireneusz Czop. I premiera tego filmu 25 marca. Teraz czas na hity w sieci i wśród tegotygodniowej propozycji, bo we mnie jest seks. Kalina Jędrusik była w latach 60. prawdziwą królową serc. Nazywano ją polską Marilyn Monroe. Śpiewała, występowała w filmach i telewizji. Była gwiazdą kabaretu starszych panów. Przede wszystkim zaś rozbudzała namiętności w męskich sercach. Podczas występu dla górników w 1963 roku zbyt odważnie odsłoniła dekolt, co wywołało powszechne oburzenie. Tego wieczoru zwrócił na nią uwagę nowy szef działu rozrywki w telewizji, Ryszard Molski. Kalina żyła w tym czasie pod jednym dachem z mężem, pisarzem i kochankiem, muzykiem. Uchodziła ze skorą do flirtów, ale zaloty pana z telewizji odtrąciła. Już wkrótce miało się to na niej zemścić. W filmie znajdziemy nie tylko obraz obyczajów epoki Gomułki, ale też ciekawą scenografię, ciasne, kolorowe mieszkanka, przegląd ówczesnej mody i wspaniałe piosenki Kaliny Jędrusik. Dla głównych: Maria Dębska, Leszek Lichota i Bartłomiej Kostrzędow. I ten film dostępny jest na Netflixie. Jeszcze jedna z propozycji. Ktoś gdzieś. Sam wróciła do rodzinnego Manhattanu w stanie Kansas, aby zająć się śmiertelnie chorą siostrą. Od śmierci Holly minęło już ponad pół roku, ale 40-latka nadal nie uporządkowała jej rzeczy. Czas dla niej się zatrzymał. Trudno jej też znaleźć sens życia. Wydaje się, że tylko jakieś wiekopomne wydarzenie może to zmienić. A jednak nie. Okazuje się, że zwykłe trwanie potrafi sprawić, że zaczynamy szukać celu i czerpać radość z codzienności. W rolach głównych Bridget Everett, Mike Haggerty i Murray Hill. I cały sezon tego serialu dostępny jest w HBO Max. W ramach hitów w sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. Pierwsza z propozycji to Venga Juan. Juan Carrasco jest jak Karaluch, przetrwa wszystko. Był ministrem rolnictwa, ale wypadł z układu, przez moment uczył biologii w liceum. Teraz wraca w kolejnej po Volta Juan i Vamos Juan kontynuacji. Znów jest na fali wznoszącej. Został doradcą w dużej firmie energetycznej. Dobrze zarabia, schudł, świetnie wygląda po przeszczepie włosów. Czyli wiedzie mu się doskonale. No może nie do końca. W latach głównych Javier Camara, Maria Pujachte i Adam Jezierski. I cały sezon tego serialu dostępny jest w HBO Max.
Kolejna z propozycji to Hex. Deborah Benz to legendarna diva stand-upu. Na jej występy w Las Vegas bilety zawsze były wyprzedane. Czas jednak leci, widownia staje się coraz młodsza, a żarty Deborah już nie wszystkich śmieszą. Dochodzi do tego, że szef kasyna, w którym występuje, chce skrócić czas jej pobytu na scenie. W tej sytuacji kobiecie nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z pomocy kogoś młodszego, kto wyczuwa nowe trendy. Ava jest młodą autorką, która nie może znaleźć pracy, gdyż właśnie została zwolniona za niesmaczny żart na Twitterze. I to ona ma napisać nowe teksty dla Deborah. Panie nie bardzo się lubią, ale łączą siły i uczą się, nie bez bólu, szanować wzajemne różnice. Serial zdobył już 2 Złote Globy dla najlepszej produkcji komediowej i dla Jean Smart jako najlepszej aktorki w serialu komediowym. Jestem wdzięczna, że właśnie teraz dostałam taką rolę, w której możemy zobaczyć każdy aspekt życia Deborah i wszystkich ludzi jej bliskich. To taka skomplikowana osoba, po prostu fajnie się gra, zwłaszcza kiedy zaczyna być złośliwa dla Avy. To moja ulubiona część, zdradza Jean Smart, która prywatnie lubi swoją partnerkę. Dla głównych Jean Smart, Hannah Einbinder i Christopher McDonald. I cały sezon tego serialu dostępny jest w HBO Max. Kolejna z premier to Pachinko. Serialowa adaptacja bestsellerowej powieści Min Jin Lee. Scenariusz napisał Suhyu, dla którego praca stała się bardzo osobistą przez podobieństwo losów jego rodziny do tej serialowej. To nie tylko historia moich przodków, to mój hołd dla nich, dla wszystkich Suniów pochowanych głęboko w całej historii naszej rodziny, powiedział. Pachinko opowiada o kilku pokoleniach rodziny koreańskich emigrantów mieszkających w Japonii. Historia zaczyna się na początku XX wieku, kiedy to młoda dziewczyna Sunia, mieszkająca w okupowanej Korei, zachodzi w nieplanowaną ciążę z Japończykiem. Aby uniknąć publicznego upokorzenia, ucieka z kraju i wychodzi za mąż za chrześcijańskiego pastora. Producenci zapowiadają, że historia będzie epicka w rozmachu i intymna w tonie. Serial będzie opowiedziany w 3 językach: koreańskim, japońskim i angielskim. Pierwsze 3 odcinki Apple TV Plus pokaże 25 marca, następne w każdy kolejny piątek. Dla głównych Lee Min-ho, Jimmy Simpson, Jung Eun-chae i Juh Jung-yeon. I 3 pierwsze odcinki tego serialu dostępne będą od 25 marca w Apple TV Plus. Kolejna z propozycji to The Girl Before. Osią akcji serialu jest nowoczesny, minimalistyczny dom. Zbudował go architekt Edward Monkford. On też wciąż jest jego właścicielem i ma bardzo długą i dziwną listę zasad dla każdego wynajmującego. Od tego, co można umieścić w kuchni, po ilość ubrań w szafie. System komputerowy kontroluje przestrzeganie jej. Rzecz dzieje się w 2 płaszczyznach czasowych. W jednej agentka nieruchomości pokazuje miejsce Emmie Matthews i jej chłopakowi. 3 lata później wynajmem interesuje się Jane Cavendish. Emmę i Jane wiele łączy. Są do siebie fizycznie podobne i obie mają za sobą dramatyczne przeżycia. Emma została napadnięta, a Jane straciła dziecko. Dom miał dać obu kobietom szansę na nowy start. Obie też wchodzą w dość pokręcone relacje z Edwardem, którego żona i córka zmarły tragicznie. Dość szybko widz dowiaduje się, że Emma zginęła w tym wypadku, który rozsiewa aurę tajemniczości i niepokoju. Teraz pozostaje odpowiedź na pytanie, czy Edward jest ekscentrycznym geniuszem, czy niebezpiecznym majakiem kontroli. A przede wszystkim, czy Jane grozi taki sam los jak Emmie? Pra głównych Ugumbata Roe, Jessica Plummer i David Oyelowo. I cały sezon tego serialu dostępny jest w HBO Max. I jeszcze jedna z premier, Bridgertonowie 2. Po świetnie przyjętym pierwszym sezonie emocje podczas oczekiwania na drugi sezon sięgają zenitu. Tym razem postacią wiodącą będzie najstarszy syn Bridgertonów, Anthony. Przypomnijmy, serial Netflixa jest adaptacją powieści romantycznych Julie Quinn. Pisarka stworzyła 8 niezwykłych historii o członkach rodziny Bridgertonów żyjących w czasach regencji. Powstała również dodatkowa część będąca podsumowaniem całego cyklu. Pierwszy sezon serialu tylko przez miesiąc od premiery obejrzało ponad 80 milionów widzów. Nic dziwnego, że wszyscy niecierpliwie chcą się dowiedzieć, czy drugi mu dorówna nie tylko oglądalnością, ale i poziomem. Jego bohaterem będzie Anthony Bridgerton, Jonathan Bailey, który w końcu dojdzie do wniosku, że po wydaniu najstarszej siostry za mąż powinien zainteresować się własnym ślubem. Po długim namyśle postawi na przybyłą z Indii Edwinę Sharmę, Charitra Chandran. Nie zamierza się zakochiwać, to po prostu dobra partia. Zacznie zabiegać o jej względy, ale jego podejście do przyszłej narzeczonej nie spodoba się jej siostrze, wygadanej i złośliwej i wścibskiej według Anthony'ego Kate, Simone Ashley. Dziewczyna zacznie robić wszystko, by nie
dopuścić do ich ślubu. Ale wiadomo, kto się czubi. Przepychanki słowne i starania Kate faktycznie spowodują, że Anthony z coraz większą niechęcią będzie myślał o małżeństwie z Edwiną. Zacznie za to myśleć o ślubie z Kate. A co z pozostałymi bohaterami serialu? Penelope Featherington, Paula Coughlan nadal będzie ukrywać, że to ona jest plotkarską i złośliwą Lady Whistledown i nadal będzie czujnie obserwować wszystkie towarzyskie skandale Londynu. Pewno pojawi się też Daphne, Phoebe Dynevor, ale już nie w głównej roli, będzie doradczynią brata, księcia Hastingsa, Rhys Jean Page. Prawdopodobnie jej zobaczymy wcale, choć ostatnio aktor sugerował, że może pojawi się w epizodzie. Poznamy też historię ojca rodu Edmunda Bridgertona, Rupert Evans, który zmarł tragicznie w wieku 38 lat, zostawiając żonę z 8 dzieci. W rolach głównych Jonathan Bailey, Chanitra Chandran, Simon Ashley i Phoebe Dynevor. I drugi sezon tego serialu dostępny będzie od 25 marca na Netflixie. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tegotygodniowej propozycji premiery Jakubiak rozgryza Włochy. Mistrz kulinarny przemierza tym razem Italię w poszukiwaniu specjałów oferowanych na ulicach i bazarach. Wyjaśnia, czym wyróżnia się Ciabo di Strada, czyli włoski street food. Premiera tego programu w niedzielę 27 marca o 12.30 w Kanal Plus Kuchnia. I jeszcze jedna z premier, Taśmy zbrodni. Zszokowani policjanci znajdują w Pueblo w Colorado zwłoki 77-letniej Susan Hernandez w piwnicy. Kto miał motyw, by zabić szczodrą, przyjazną i bardzo pobożną seniorkę? Premiera tego programu w środę 30 marca o 21.00 ID. Czas teraz na hity filmowe i wśród tegotygodniowej propozycji premiery w TV Proceder. Historia rapera Tomasza Hady. Chłopak z blokowiska osiąga sukces na rynku muzycznym. Jego karierę przerywa tragiczna śmierć. Obraz był nominowany m.in. do Złotych Lwów. Premiera tego filmu w niedzielę 27 marca o 20.00 w TV Puls. Kolejna z premier to Nomadland. Podróż vanem przez USA w towarzystwie szukającej wolności Fern. Oscar dla Frances McDormand. Premiera tego filmu w niedzielę 27 marca o 21.30 w Kanal Plus Premium. I jeszcze jedna z premier, Wszystko zostanie w rodzinie. Francuski humor w egzotycznych plenerach. Zakochani w sobie Sonia i Frank korzystają z uroków słonecznej Brazylii. Przybycie nieokrzesanych kumpli mężczyzny zwiastuje kłopoty. Premiera tego filmu w czwartek 31 marca o 20.00 w TV Puls. Teraz czas na hity sportowe i temat z okładki piłka nożna, eliminacje Mistrzostw Świata. Mecz o wszystko. 90 minut dzieli nas od awansu na katarski mundial. Na razie jeszcze nie wiemy, z kim zagramy. Dlatego trener Michniewicz przygotowuje różne opcje. Na szczęście ma w kim wybierać. Dla nas piłkarski rok 2022 rozpoczął się niczym dobry thriller Alfreda Hitchcocka. Było trzęsienie ziemi, a później napięcie nieprzerwanie rosło. A zatem jeszcze pod koniec grudnia PZPN oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z Paulo Sousą. Po tygodniach poszukiwań nowym trenerem drużyny narodowej został Czesław Michniewicz. A potem? Potem wybuchła wojna na Ukrainie. Biało-czerwoni mieli zagrać z Rosją w Moskwie półfinałowy mecz barażowy o awans na mundial. Ale Międzynarodowa Federacja Piłkarska zdyskwalifikowała, słusznie, naszych rywali i przyznała Polsce walkowe. W takiej sytuacji ekipa Czesława Michniewicza awansowała do finału tej części eliminacji bez wyjścia na boisko. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko poczekać na wyłonienie rywala. Będzie nim zwycięzca spotkania Szwecji z Czechami. Decydujący o awansie na mistrzostwa w Katarze mecz odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kto byłby dla nas łatwiejszym rywalem? Trener Michniewicz nie ma faworyta. Myślę, że szanse rozkładają się 50 na 50. Mamy atut w postaci własnego boiska, ale rywal nie wyjdzie na Stadion Śląski na miękkich nogach. A zatem nie ma co liczyć na magię kotła czarownic. Lepiej wiarę w sukces oprzeć na grze naszych gwiazd ataku. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Cała trójka wskoczyła ostatnio na wysokie obroty. Strzelają, asystują i wygrywają, by ich gole wyprowadziły nas na mundial. A mecz eliminacji Mistrzostw Świata do obejrzenia we wtorek 29 marca o 20.35 w TVP1. Teraz czas na sobotę i nowy sezon Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką. Misja edukacja. Mam jeden cel. Chcę zmieniać świadomość i otwierać ludziom oczy na to, co mają na talerzu. Mówi Katarzyna Bosacka. Nam zdradziła, co zobaczymy w nowej edycji programu.
Gospodyni magazynu, czwórce bohaterów, podpowie m.in. jak zmienić nawyki żywieniowe na takie, które służą zdrowiu. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, ale nadal jest w tej kwestii dużo do zrobienia, mówi Katarzyna Bosacka. Nowy sezon programu Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką w sobotę 26 marca o 17.25 w TVN. Kolejna z premier to ABC gotowania, kuchnia meksykańska. Kulinarna sztuka Meksyku wykształciła się z tradycji Indian połączonej z wpływem konkwistadorów. W jej tajniki wprowadzi nas Marieta Marecka. Dowiemy się m.in. jak przygotować idealną tortillę, wieprzowe chicharron i wołowe picadillo. Premiera tego programu w sobotę 26 marca o 10.30 w Kanal Plus Kuchnia. Czas na niedzielę i nowość w TV – Skarby z szafy, wiosenne porządki. Idea zrównoważonej mody to jeden z ekologicznych trendów ostatnich lat. Ma wielu zwolenników, którzy świadomi tego, że nasz świat tonie w ciuchach, odchodzą od nabywania nowych ubrań i stawiają na zakupy z drugiej ręki. Takiego podejścia do garderoby będą się uczyć bohaterowie tego programu. Pomoże im Anna Dec, dotychczas znana widzą jako prezenterka pogody w stacji TVN. Prywatnie jest miłośniczką mody i przemyślanych odzieżowych zakupów. Podpowie, jak zrobić porządek w szafie. Nie wyrzucaj. Daj rzeczą drugie życie, sprzedaj. Do tego będę namawiać uczestników programu, mówi jego gospodyni. W każdym odcinku będzie pomagać pozbyć się z domu niepotrzebnych rzeczy. Jak? Najlepiej sprzedać je na platformie internetowej. Premiera tego programu w niedzielę 27 marca o 10.50 w TVN Style. Na koniec poniedziałek i nowy sezon totalne remonty Szelongowskiej 4. Nagroda za dobre serce. Już po raz czwarty Dorota Szelongowska i jej ekipa ruszają w Polskę, aby odmienić mieszkania oraz życie cichych bohaterów lokalnych społeczności. Zasady pozostają niezmienione. Bohaterami programu są ludzie, którzy na co dzień robią nadzwyczajne rzeczy dla innych, a sami zasługują na nowy staw i wsparcie. Zgłaszają ich członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy lub sąsiedzi. A wszystko to w wielkiej tajemnicy. Do czasu realizacji odcinka wybrańcy nie mają świadomości, że w ich mieszkaniu lub domu Dorota Szelongowska i zespół fachowców przeprowadzą totalny remont. Mamy niewiele dni na prace remontowe, jednak zdecydowanie największą trudnością jest to, że mamy bardzo mało czasu na poprzedzającą je dokumentację, przyznaje gospodyni. Nasi bohaterowie nie wiedzą o tym, że będzie u nich remont, więc możemy raz wślizgnąć się dzięki uprzejmości zgłaszających, którzy robią niewiarygodne kombinacje, żebyśmy mogli zilustrować pomieszczenie, tłumaczy Dorota Szelongowska. W nowym sezonie zobaczymy 8 metamorfoz domów i mieszkań oraz 8 wyjątkowych bohaterów. Łączy ich jedno, grono przyjaznych ludzi, którzy właśnie w ten sposób chcieli odwdzięczyć się im za troskę i pomoc. Bohaterem premierowego odcinka będzie 34-letni Krzysztof Spabianic, który od lat jako raper ST organizuje koncerty na cele charytatywne. Teraz sam potrzebuje wsparcia przy remoncie mieszkania komunalnego, które dostał od miasta. Nowy sezon totalnych remontów Szelongowskiej w poniedziałek 28 marca o 21.35 w TVN. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. To już kolejny tydzień marca i z każdym tygodniem premier coraz mniej. Spodziewałem się, że pojawią się jeszcze jakieś ciekawe, nowe programy. No i w sumie jakieś nowe programy się pojawiają, bo będzie kolejny już sezon totalnych remontów Szelongowskiej. Czwarty już sezon tego programu. Koncepcja tego programu jest fajna, bo osoby, które kiedyś pomagały komuś w trudnej sytuacji, teraz same potrzebują pomocy i w tajemnicy dostaną remont domu czy mieszkania. To w sumie jest to bardzo fajna koncepcja, że w sumie nie dziwię się, że jest kolejny sezon tego programu. Zgłoszeń pojawia się coraz więcej, że producenci zdecydowali się kolejne sezony produkować, a poza tym w większości ten program jest sponsorowany przez różne firmy, które reklamują tam swoje produkty, więc pewnie dlatego też ten program jest dalej produkowany. Jeżeli chodzi o inne programy, nowy sezon Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką. Widziałem może jeden odcinek tego programu. Katarzyna Bosacka od wielu lat jest znana, że tropiła na przykład nieuczciwe składy produktów. Wiele dzięki temu programowi na przykład się dowiedziałem, wiem co jem i wiem co kupuję. Wiem, że taki program kiedyś był. A teraz jest to trochę na odwrót, że próbuje takim niedoświadczonym, którzy nie wiedzą jak zdrowo się odżywiać, jak mądrze wybierać produkty, doradza jak to zrobić i każdy odcinek jest poświęcony jakiemuś jednemu typowi produktów. Przy okazji są wyjaśniane różne zabiegi, które stosują producenci, żeby nie dać się oszukać, że coś jest na przykład ekologiczne czy zdrowe, a w rzeczywistości nie jest. Oprócz tego nowy program Skarby z szafy, czyli dawanie drugiego życia ciuchom, których już nie nosimy, już
od jakiegoś czasu jest taka aplikacja, którą można ściągnąć na tablety albo na smartfony, czyli Vinted, więc pewnie to będzie powiązane coś z tym, że po prostu te ciuchy, których już nie nosimy, zamiast je wyrzucić do kosza, to lepiej je oddać komuś i też wdawać drugie życie ciuchom. Pewnie będą jakieś triki, że na przykład coś, co już jest z lekka zniszczone, jakoś odnowić, odświeżyć, żeby po prostu nie kupować czegoś nowego, tylko z tych starych rzeczy wymyślić coś nowego. Ten trend postępuje i z roku na rok widać, że coraz więcej tych ciuchów właśnie z drugiej ręki ludzie kupują, a nie tylko same nowe. To właściwie wszystkie nowe programy, które się w tym tygodniu pojawią. Poza tym oczywiście są premiery na kanałach tematycznych, no i oczywiście zostają premiery na platformach streamingowych. Największą premierą wyczekiwaną w tym tygodniu oczywiście drugi sezon Bridgertonu, który obejrzało 80 milionów widzów i był na pierwszym miejscu, dopóki nie pojawił się Squid Game, więc to rzeczywiście był hit Netflixa zeszłego roku. Czy z drugim sezonem tak będzie, to oczywiście się okaże. Widziałem ten pierwszy sezon, więc pewnie rzucę okiem również na ten drugi, jak ta cała historia się rozwinie. Ale oprócz Bridgertonu inne produkcje również będą miały swoje premiery. A jeżeli chodzi o telewizję, to wciąż łudzę się, że jeszcze coś nowego, ciekawego w tym sezonie telewizyjnym jeszcze się pojawi. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.